Możemy zaczynać. Chciałabym przedstawić naszego dzisiejszego gościa, profesora Shaula Stampfera z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Profesor Stampfer jest uczonym, którego zainteresowania badawcze są bardzo szerokie. Nie będę ich tutaj wszystkich wymieniać. Profesor poprosiła, bym zbyt wiele o nim nie mówiła. Chciałabym jedynie zaanonsować dzisiejszy temat, czyli teoria o chazarskim pochodzeniu Żydów aszkenazyjskich. Profesor Stampfer przedstawi swoje poglądy na ten temat. Good evening. I'm very bardzo cieszę się z Państwa przybycia na mój wykład. Muszę powiedzieć, że ta prelekcja jest wynikiem bardzo wielu lat pracy nad problemem chazarskim. Jak to się wszystko zaczęło? Jakieś 10 lat temu ukazał się w czasopiśmie izraelskim artykuł, w którym postawiono pytanie o to, czy Chazarowie faktycznie przeszli na judaizm. Był to bardzo ciekawy artykuł, niemniej bardzo słabo napisany, był to bardzo, bardzo źle napisany, aczkolwiek ciekawy artykuł. Ponieważ jestem pracownikiem akademii uniwersytetu, z definicji jestem snobem. Oczywiście ten artykuł wzbudził we mnie mocne uczucia. Ktoś powiedział mi, Shaul, uspokój się troszeczkę. Nie musisz od razu wypowiadać takich sądów. Człowiek, autor tego artykułu ma 93 lata. Jak ty będziesz miał 93 lata i będziesz w stanie napisać artykuł, to będziesz bardzo zadowolony. I zdałem sobie sprawę z tego, że lepiej jest uczyć się niż krytykować. Niemniej pozostawało pytanie o idee zawarte w artykule. Wiele lat wyczekiwałem na odpowiedź na pytania, które w tym artykule zostały postawione, ale taka odpowiedź nie nadeszła. Zdecydowałem wówczas, że ktoś musi na nie odpowiedzieć i będzie to moim zadaniem. Pracowałem nad tym tematem. A kiedy prawie już skończyłem, napisałem list do autora, który był jeszcze starszy w tym momencie. Napisałem mu, że zgadzam się z jego poglądami i bardzo mu dziękuję. Odpowiedział: co za nuda, dużo ciekawiej jest spierać się niż zgadzać. W tym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że był to naprawdę wielki uczony. Tak więc dzisiaj usłyszą Państwo moją opinię, moje poglądy. Ponieważ pora jest już wieczorna, być może ktoś będzie musiał wyjść, opuścić nas wcześniej. Zacznę od wniosków, o konkluzji. Pytanie wykładu brzmi, czy Żydzi są potomkami Chazarów. Niestety mam złą wiadomość, że tak nie jest. Sam jestem Żydem. Bardzo cieszyłoby mnie, gdyby mój pra-pra-pra-pra-dziad był wojownikiem na stepach Azji. Niemniej muszę przyznać, że mój pra-pra-pra-dziad prawdopodobnie był krawcem, tak jak jego syn i wnuk. Tak więc konkluzja ta nie jest
aż tak bardzo ciekawa, jak to, w jaki sposób możemy określić, kim byli przodkowie Żydów. Tak więc podałem już odpowiedź na pytanie. Ci, którzy nie chcą niczego więcej, mogą już wyjść. Natomiast jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć, w jaki sposób zostało to udowodnione, no to będę mówił dalej. Są dwa podstawowe pytania. Po pierwsze, czy Żydzi pochodzą od Chazarów? A po drugie, czy Chazarowie byli Żydami? Są to dwa różne pytania. Po pierwsze, Żydzi mogą pochodzić od Chazarów bez względu na to, czy Chazarowie byli Żydami. Tak więc będę tutaj przeprowadzał swoje dowodzenie krok po kroku. Jeżeli większość żyjących dziś Żydów wywodzi swoje korzenie z Polski, spośród Żydów aszkenazyjskich, którzy byli Chazarami, jeżeli przyjmiemy takie założenie, to jakie mamy dowody? Mogę bardzo jasno powiedzieć Państwu, że nie ma żadnych dowodów, nie ma żadnych źródeł, które wskazywałyby na to, że Żydzi polscy pochodzili od Chazarów. W oparciu o co mogę tak powiedzieć? Znajdujemy się w Muzeum Historii i Kultury Żydów Polskich. Zachęcam Państwa do odwiedzenia muzeum. Nie znajdziemy tam żadnych materiałów czy źródeł na ten temat. Gdyby takowe istniały, z pewnością pojawiałyby się na wystawie, a ja nie wygłaszałbym tej prelekcji. Nie ma więc żadnego tekstu, żadnego przekazu, w którym napisano by, że na przykład jestem Chazarem i przybyłem do tych ziem. Niemniej idea chazarskiego rodowodu Żydów rozprzestrzeniła się i są ku temu bardzo ciekawe powody. Przed zagładą, przed II wojną światową w Polsce żyły miliony Żydów. Musieli skądś pochodzić. Wielu mówiło, pytało, skąd wzięło się aż tylu Żydów. Liczba Żydów w ziemiach niemieckich, czeskich była ograniczona. Tak więc, jeżeli skądś przybyli, to takie miejsce musiało istnieć. Na przykład Chazaria, a więc Żydzi polscy prawdopodobnie są potomkami uchodźców przybyłych na ziemię zachodnie, czyli do Polski. Nie jest to więc kwestia źródeł, ale kwestia zagadnienia. Skąd wzięli się Żydzi polscy? Państwo Chazarskie, Królestwo Chazarskie zniknęło z mapy pod koniec X wieku. Istniało przez dłuższy okres czasu. Mówimy nie o okresie sprzed około 1000 lat. Jak więc można twierdzić, nawet bez dowodów, że Żydzi polscy wywodzą się od Chazarów? Gdzie znajdowały się najwcześniejsze osady żydowskie, o których wiemy na terenie Polski? Najwcześniejsze osady znajdowały się na terenie Śląska, we Wrocławiu, w Krakowie. W miastach zlokalizowanych na zachodzie Polski. Oczywiście niczego to nie udowadnia, choć
Zgodnie z logiką moglibyśmy spodziewać się, że te najwcześniejsze osady będą znajdowały się na wschodzie. Zanikły pod wpływem najazdów mongolskich. Są też inne źródła, które mają większe znaczenie dla naszej tematyki. Po pierwsze, język jidysz. Tak jak każdy inny język, nie jest jedynie językiem, z którym się mówi, ale księgą historii. Analizując język, można dowiedzieć się czegoś o historii posługujących się nim ludzi. Tak więc, jeśli na przykład jedziemy do Izraela i chcemy dowiedzieć się, czy wielu Żydów w Izraelu ma pochodzenie polskie, korzenie w Polsce, to bardzo łatwo można to sprawdzić. Mianowicie trzeba wyjść na ulicę i zapytać się ludzi, czy wiedzą, co to jest bałagan. Wszyscy wiedzą, co to jest, a jeśli zapytamy, jakiego rodzaju jest to słowo, powiedzą, że oczywiście jest to słowo hebrajskie. Jeśli zobaczymy rabina w czapce, w kapeluszu, to jakiego rodzaju ma? Czapkę, kapelusz. Ludzie powiedzą, że to jest stare słowo pochodzące z Talmudu. Ale kiedy ludzie mówią językiem, który zawiera słowa, w tym przypadku z polszczyzny, odzwierciedla to fakt, że część ludności kiedyś mówiła po polsku, przejęła te słowa. W jidysz jest bardzo wiele słów pochodzących ze starofrancuskiego lub włoskiego, ponieważ pierwsi ludzie posługujący się jidysz przemieszczali się z tego regionu na teren ziem niemieckich. I właśnie stąd źródło słów w tym języku. Ale co się dzieje, jeśli szukamy w jidysz słów chazarskich? Niewiele wiemy o języku chazarskim. How do you translate very much? That's what professors use when they don't know anything. Kiedy naukowcy mają niewielką wiedzę, niechętnie się do tego przyznają. W tym przypadku nie mamy właściwie jakichkolwiek pisanych źródeł dotyczących Chazarów, czy też pochodzących od samych Chazarów. Wydaje się jednak, że Chazarowie byli ludnością turecką. Jeśli przyjmiemy, że wielu Chazarów uciekło na ziemię polskie, oczekiwalibyśmy, że w jidysz pojawiałoby się wiele słów o pochodzeniu tureckim, słowa na określenie różnych rodzajów potraw, ale czegoś takiego nie ma. Jidysz nie ma prawie żadnych słów pochodzenia tureckiego. Te, które są obecne, przyszły przez polszczyznę, a nie bezpośrednio z tureckiego. Tak więc bardzo trudno twierdzić, że na ziemiach polskich znalazła się duża liczba uchodźców z państwa chazarskiego. Możemy również sięgnąć po dodatkowe pole, czyli domena modlitw. W świecie żydowskim istnieją różne tradycje modlitwy.
Jest pewien styl modlenia się typowy dla Żydów aszkenazyjskich, czyli Żydów z Niemiec, Francji, Europy Środkowej i Wschodniej, Polski, Ukrainy. Jest też inna tradycja modlitewna typowa dla Turcji, Grecji i Egiptu, czyli tak zwanego świata sefardyjskiego. Nie z Hiszpanii jednak, ale z Orientu. Jeśli przyjmiemy, że Chazarowie przeszli na judaizm, kto dokonał konwersji? Państwo chazarskie znajdowało się w pobliżu Morza Czarnego, tak więc ktokolwiek dokonywałby konwersji, byliby to rabini z Bizancjum. Co oznacza, że mieliby oni tę orientalną, sefardyjską tradycję modlenia się. Przyglądając się modlitwom polskich Żydów, nie znajdujemy śladów czegoś takiego. Pojawiają się one częściowo później, a to ze względu na hasydyzm. Niemniej w historii nie ma jakiegokolwiek echa wschodnich, orientalnych modlitw czy tradycji. W świecie orientalnym Żydzi mieli wiele żon. Istniało wielożeństwo. Nie obserwujemy tego w Polsce i oczywiście są ku temu powody. Jest wreszcie jeszcze jeden sposób analizy pochodzenia Żydów, mianowicie ich genetyka. Co dzieje się, jeżeli poddamy analizie DNA i sprawdzimy, jak zachodziły te relacje? Jeżeli o mnie chodzi, to nie jestem tutaj wielkim zwolennikiem wszystkich teorii genetycznych, ale są one pożyteczne, mają swoje zastosowanie. Badania pozwoliły ustalić, że DNA Żydów polskich jest podobne do DNA Żydów w Europie Zachodniej, także w Maroku i na terenie Iraku. Jest jeszcze jedna grupa, która jest bliska Żydom polskim, jeżeli chodzi o DNA, mianowicie Palestyńczycy. Być może zatem istnieje nadzieja na pokojowe relacje. Nie ma jednak elementów DNA Żydów polskich, które miałyby jakiekolwiek związki z DNA dominującym wśród ludności tureckiej. Nie tylko Turków, ale także Uzbeków, Tadżyków. Ludności w tych wszystkich miejscach. Nie ma tutaj żadnej zbieżności, żadnych podobieństw. Napisałem kiedyś artykuł na ten temat i w momencie, kiedy już miałem go opublikować, w czasopiśmie naukowym poświęconym genetyce ukazał się artykuł. Było to czasopismo publikowane przez prasę oksfordzką. Oxford to bardzo poważna uczelnia. Autor tego artykułu odkrył, że DNA Żydów bardzo przypominało to, co uważał za DNA Chazarów. Nie podobał mi się ten artykuł. Dlaczego? Przeczył on mojej tezie. Ale oczywiście, jeżeli ma na to dowody, no to dowody bywają niezbite. Tak więc postanowiłem szczegółowo przeczytać ten artykuł.
z jeszcze większą uwagą, jak się okazało, niż redaktorzy Oxford University Press. When one reads an article on genetics, it involves comparing the DNA of Jews na temat genetyki, w większości artykułów na temat genetyki porównywane są dwa rodzaje DNA dominujące wśród jakiejś grupy ludności. Niemniej należy szukać pewnych faktów w języku statystyki określanych literą N, czyli number, liczby. Ile osób było w próbce, którą zbadał autor? Przeczytałem artykuł i nie pojawiały się tam żadne liczby. Przeczytałem go więc jeszcze kilkakrotnie i nie znalazłem żadnych danych liczbowych. Choć autor twierdził, że bazował na bazie danych Uniwersytetu Tartu w Estonii. A ponieważ jestem bardzo poważnym badaczem, napisałem do Uniwersytetu w Tartu i poprosiłem o odnośną informację. Bardzo miło mi odpisano. Dzięki Bogu mamy pocztę elektroniczną i już po dwóch dniach miałem dane co do liczby osób, które zostały uwzględnione w próbce. Okazało się, że było to zaledwie 8 osób. Kiedy badamy próbkę składającą się z 8 osób, to trochę ciężko wysnuć konkluzje statystyczne. I oczywiście jasne stało się, dlaczego autor nie podał wielkości próbki. Był też inny problem. Skąd dziś można wziąć Chazarów? Bardzo chętnie usiadłbym do stolika z Chazarem, porozmawiałbym nad kubkiem kawy. Ale nie wiemy, gdzie są Chazarowie, kim są Chazarowie, nie znamy ich języka, nie wiemy, gdzie się podzieli. Są to ciekawe problemy, ale nie będę się tutaj zagłębiał. Co zrobił autor artykułu? Potrzebował danych o Chazarach. Chazarowie znajdowali się daleko, gdzieś nad Morzem Czarnym. Gruzja też jest daleko. A w Gruzji dysponują dobrymi danymi, jeżeli chodzi o DNA. Tak więc, ponieważ Chazarowie i Gruzini zamieszkiwali bliskie sobie obszary, prawdopodobnie można założyć, że ich DNA było podobne. Tak więc biorę dane dotyczące DNA z Gruzji, porównam je do tych 8 rzekomych Żydów i zobaczymy, co się stanie, jeżeli ktoś z Państwa kiedykolwiek był w Gruzji, która jest podobno bardzo pięknym miejscem i zamieszkanym przez bardzo odważnych, dzielnych ludzi, których gnębią sąsiedzi. To wiedzą Państwo, że Gruzini mówią po gruzińsku, że są to chrześcijanie. I absolutnie nie mają żadnych związków z ludnością turecką. Nie wpłynęło to na osąd autora artykułu i nie zachwiało wiary Oxford University Press. Zarówno autor, jak i wydawca chcieli sensacji, chcieli dowodów genetycznych, że Żydzi aszkenazyjscy pochodzą od Chazarów.
There's nothing to say more about. Oczywiście niewiele więcej można powiedzieć, jeżeli chodzi o taki typ argumentacji. Fakt, że artykuł ten niczego nie udowadnia, oczywiście nie daje nam odpowiedzi na nasze pytania. Ale fakt, że Jidysz nie zawiera żadnych naleciałości chazarskich, to, że tradycje religijne nie zawierają elementów chazarskich, to, że imiona żydowskie nie mają odzwierciedlenia w tradycji tureckiej, wszystko to zaprzecza utożsamianiu Żydów polskich z Chazarami. A teraz przechodzimy do najważniejszego punktu, mianowicie, czy Chazarowie kiedykolwiek byli Żydami? Istnieje wiele dowodów na to, że Chazarowie byli Żydami. Wiele źródeł mówi o tym fakcie. Trudno oczywiście jednak wierzyć każdej historii. Jest wiele fantastycznych opowieści. W tradycji żydowskiej mówiono o tym, że przez Chazarię płynie rzeka Sambation. I rzeka płynęła gwałtownie przez 6 dni tygodnia. Ale w szabat, a była to rzeka religijna, rzeka ucichała i była spokojna. Jest to oczywiście piękna przypowieść. Są ludzie, którzy wręcz udali się na poszukiwanie tej rzeki, rzeki, która odpoczywała w szabat, ale nie ma takiej rzeki. Są też opowieści, przypowieści o stworzeniach, które mają ciało konia i głowę człowieka. I oczywiście nikt takowych nie odnalazł. Znaleziono jednak istoty z ciałem człowieka i głową świni. I jeżeli obracają się Państwo w sferze polityki, to tam jest wiele takich kreatur, ale ciało konia i głowa człowieka, nie ma czegoś takiego. Tak więc mamy opowieść o Chazarach, którzy stali się Żydami, którą należałoby przebadać. Nie wnikając jeszcze w źródła, nie ma ona, jest ona całkowicie przedziwna. Chazarowie, o których wiemy, byli bardzo potężnym, wojowniczym ludem, żyjącym między Rusinami a Arabami. Islam rozprzestrzenił się z Arabii Saudyjskiej, Mekki, Mediny, Półwyspu Arabskiego, przez Palestynę, aż po Irak. Kierując się na północ, aż do momentu, kiedy napotkał Chazarów. Chazarowie byli siłą, która powstrzymała rozprzestrzenianie się islamu na północ. Gdyby nie Chazarowie, Ruś prawdopodobnie byłaby muzułmańska. Dlatego też Arabowie zrozumiałych powodów nienawidzili Chazarów, a wojny między jednymi a drugimi były brutalne i możemy więc powiedzieć, że był potężny i ważny lud. Co wiemy o judaizmie, o Izraelitach.
to, co wiemy, to, co znamy, to szabat, koszerność, różne święta, te wszystkie prawa, które regulują życie żydowskie. Czy normalna osoba, wojownik chazarski, chciałby nagle zacząć obchodzić szabat albo szukać restauracji koszernej? W judaizmie są restrykcje dotyczące aktywności seksualnej. Dlaczego potrzebował, skąd miałby potrzebować tych wszystkich restrykcji, jeżeli chodzi o zachowanie? To nie ma sensu. Oczywiście jest wiele rzeczy, które nie są do końca logiczne. Musimy jednak być krytyczni. Jakie więc mamy źródła? Zacznę od kilku źródeł, a następnie opowiem o źródłach, których nie mamy, którymi nie dysponujemy. Mamy list napisany przez króla Chazarów. Bardzo dobre źródło. Król Chazarów pisze list do Żyda mieszkającego w Hiszpanii. Pisze, że mój pra-pra-pra-pra-pra-dziadek, 10 pokoleń wstecz, miał sen, że Bóg był z niego niezadowolony. I ten sen śnił mu się wielokrotnie. Tak więc zaczął czcić Boga, ale Bóg nadal nie był usatysfakcjonowany. Tak więc postanowił poszukiwać prawdziwej wiary, prawdziwej religii i zaprosił przedstawicieli Żydów, chrześcijan i muzułmanów, którzy wdali się w debatę. Nie mógł stwierdzić, kto miał rację, ale potem zobaczył, że chrześcijanie szanowali Żydów i że muzułmanie szanowali Żydów, a będąc demokratą postanowił, że w takim razie to Żydzi prawdopodobnie mają rację. I przeszedł na judaizm, budował synagogi, budował szkoły, sprowadzał uczonych i tak dalej. Jest to bardzo długi list. No to oczywiście wszystko bardzo ładnie, ale mamy tutaj z tym źródłem kilka problemów, ponieważ jeżeli pra-pra-pra-pra-pra-dziad króla Chazarii przeszedł na judaizm, oznaczałoby to, że był on królem Chazarów, zanim istniało jakiekolwiek królestwo chazarskie, ponieważ królestwo chazarskie istniało jedynie na przestrzeni około 200 lat. Trudno jest być królem, zanim mamy królestwo. Zazwyczaj najpierw pojawia się królestwo, dopiero potem król. Jest to poważny problem. Po drugie, geografia, którą operuje list, jest bardzo problematyczna. Zawarto tam wiele szczegółów geograficznych dotyczących Królestwa Chazarskiego, jeżeli chodzi o obszar Krymu. Ale Królestwo Chazarskie miało kontakty ze wschodem. A geografia wschodu podana w liście jest bardzo niedokładna, bardzo niejasna, nie wspomina o ważnych ośrodkach. Nie tylko to, w liście król chazarski opisuje sady, winnice, wspaniałe rolnictwo swego królestwa. Nie wspomina jednak o owcach i kozach. Skądinąd my wiemy, że Chazarowie byli ludem koczowniczym. Nie był to lud osiadły, nie byli to rolnicy, byli to raczej wojownicy.
którzy podróżowali konno, przemieszczali się konno. A tak więc opis w liście nie odpowiada geografii ziem chazarskich, a raczej przypomina rolnictwo Hiszpanii. W liście z listem są też inne problemy. Najważniejszym z nich jest to, że hebrajski, jakim posługuje się list, jest wręcz idealny. Jeśli mając do czynienia z kimś, kto żyje w bardzo dalekiej krainie, posługuje się językiem tureckim, czy też pochodzącym od tureckiego, powinniśmy widzieć ślady tego w jego hebrajszczyźnie. Kiedy Amerykanie piszą po hebrajsku, od razu widać, że myślą po angielsku. A kiedy ktoś, kto mówiąc po niemiecku, pisze po hebrajsku, to już właściwie nic nie można zrozumieć. Jest to dowodem na to, że ta osoba myśli po niemiecku. W liście natomiast hebrajszczyzna jest zbyt dobra. To tak jak kiedy czytam wypracowanie studenta w Izraelu. Jeżeli zaczynają przywoływać terminy z łaciny, to wiem, że kopiują materiał z Wikipedii. Żaden student dzisiaj w Izraelu nie posługuje się łaciną. To po prostu zbyt wysoki poziom. Więc jeżeli chcemy być wiarygodni, to musimy robić błędy. To prowadzi do bardzo poważnych problemów, na które być może mają swoje rozwiązanie. Jednym z najwspanialszych dzieł mistycyzmu żydowskiego jest Księga Zohar. Księga Zoharu. Wedle Zoharu, samego Zoharu, powstał on w czasie tuż po okresie drugiej świątyni jerozolimskiej i jest dziełem wielkiego rabina żyjącego w Izraelu. Niemniej w III, IV, V wieku nie ma żadnych odniesień, nie znajdujemy żadnych odniesień do Zoharu. Nagle w XII wieku pojawia się on w Hiszpanii. Tak więc ktokolwiek, wszyscy badacze kabały twierdzą, że Zohar powstał w Hiszpanii. Niemniej autor chciał, aby była to księga poważana. Napisał więc, że to, co następuje, zostało napisane setki lat temu w ziemi Izraela i dlatego winno być czytane i nauczane. W Hiszpanii panowała bardzo duża kreatywność, jeżeli chodzi o tworzenie dokumentów i robi to zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie, muzułmanie. Był to swego rodzaju gatunek literacki. Tak więc napotykając list od króla Chazarów, napisany idealną hebrajszczyzną, ale nie odzwierciedlający realiów świata chazarskiego, należy mieć tutaj pewne wątpliwości. Są też inne źródła. Inny list, również napisany dość dobrą hebrajszczyzną, który opisuje pochodzenie Chazarów. Mówi, że Chazarowie byli to Żydzi z Armenii, którzy przybyli na ziemię chazarskie i asymilowali się. Był jednak wielki generał. Jego żona postanowiła, że chce wrócić do swych korzeni. I zmusiła swego męża generała do przestrzegania szabatu.
rozgniewało to króla Grecji i Arabii i doszło do sporu religijnego. Ktoś następnie znalazł w jaskini Torę. Hazarowie zaczęli czytać Torę. Oczywiście nie ma tu wzmianki o tym, jak z dnia na dzień nauczyli się hebrajskiego, ale jeżeli mogliby nas tego nauczyć, to tutaj prawdopodobnie mógłbym jutro przemówić po polsku. Jest to wspaniała przypowieść. Fantastyczna i oczywiście niemożliwa. Tak jak rodem z Tysiąca i Jednej Nocy, z świata fantazji. Wspaniała opowieść, ale nie jest to fakt historyczny. Nie ma w tym faktów historycznych. Zanim omówię kolejne opowieści, muszę wspomnieć o źródłach, których nie posiadamy. Wielu historyków pracuje w oparciu o źródła, które posiadamy. Jedynie tylko ja potrafię pracować ze źródłami, których nie ma, nie mamy. Przypuśćmy, że Hazarowie przeszli na judaizm. This should have been very interesting for Powinno to było być ciekawostką, ogromną ciekawostką dla cesarza wschodniego, cesarza Bizancjum. Królestwo Hazarskie było blisko Bizancjum, były relacje często. Królestwa jednoczyły się w czasie wojny i w Bizancjum dużo pisano o Hazarach. Jeżeli jednak Hazarowie byliby Żydami, to bardzo trudno wyobrazić sobie, że Imperium Chrześcijańskie, takie jak Bizancjum, byłoby niezainteresowane tym faktem. Nie pada jednak na ten temat ani słowo. Nawet w chwili, gdy patriarcha w Konstantynopolu wysyła posłów misjonarzy do Hazarii z instrukcją, jak nawracać Hazarów, nie wspomina ani słowem o tym, że misjonarze ci jadą nawracać Żydów. To bardzo dziwne. Powinna być o tym jakakolwiek wzmianka. Mamy też ogromną literaturę tworzoną przez Żydów na terenie Iraku i Babilonii. Gdyby w Hazarii byli uczeni, Hazaria była bardzo blisko, powinna być wymiana listów, korespondencja, wymiana dzieł. Ale nie ma śladów po czymś takim. Przede wszystkim jednak przywódcy społeczności w Babilonii zbierali środki z dużego terenu na wsparcie szkół żydowskich. Mamy dokumenty opisujące tych poborców, którzy zbierają środki finansowe, ale nie jadą oni do Hazarii. Nie odwiedzają Królestwa Hazarskiego. Tak więc, gdy król Hazarów, bardzo bogaty władca, był Żydem, czy też wyznawał religię żydowską, to z pewnością wysłano by tam tych poborców. Przyglądając się dziełom Maimonidesa, tam również nie odnajdujemy żadnych wzmianek o Hazarach. Analizując literaturę z terenu Gruzji czy też Armenii, również
nie napotykamy żadnych odniesień. Jest to coś niezwykłego. Na ziemiach chazarskich odnaleziono różnego rodzaju graffiti, ale nigdzie nie pojawiały się symbole żydowskie. Ponadto tradycje związane z pochówkiem, chazarskie tradycje pogrzebowe, to była głównie kremacja, palenie ciał, co jest niezgodne z tradycją żydowską. Wiemy jednak, że prawdopodobnie Chazarowie nie przyjęli pod tym względem tradycji żydowskich i palili ciała zmarłych. Nie mamy więc źródeł, w których występowałyby symbole żydowskie. W późniejszych czasach na Krymie, tam gdzie mamy dawne, stare społeczności żydowskie, nie mamy znowuż odniesień. Tak samo nie mamy, nie odnajdujemy ich ani w Babilonii, ani w Egipcie, wszędzie tam, gdzie moglibyśmy się takowych spodziewać. Są jednak odniesienia, wzmianki w literaturze muzułmańskiej. Tak jak pamiętamy, Arabowie mieli powody, aby nienawidzić Chazarów. I to oni opisali rzekomą konwersję Chazarów na judaizm. Pytanie, na jakiej podstawie? Być może o takiej konwersji nie wspominały inne literatury, ale miała ona miejsce. Najstarszym źródłem, jakim dysponujemy, jest dzieła autora Ibn Rustan, który opisuje Chazarów, mówiąc o tym, że ich stolicą jest miasto, o którym tylko on wspomina. Nie wspominają o tym w środku żadne inne źródła. Cytuję imię króla chazarskiego, które zaraz Państwu powiem i zaraz zobaczymy, czy ktoś z Państwa zna hebrajski. Wedle Ibn Musta, król Chazarów nazywał się Isha. Isha oznacza po hebrajsku kobieta. Byłoby to bardzo, naprawdę bardzo dziwne imię dla żydowskiego króla. Pani. Być może Ibn Rusta zapytał jakiegoś, poprosił jakiegoś Żyda o informację, a Żyd sprawił mu dowcip. Ale źródło to jest problematyczne. Wielu badaczy cytowało jednak to źródło jako dowód na to, że król Chazarów był Żydem. Niestety, jeżeli pytanie nie jest do mikrofonu, to nie jestem w stanie go przetłumaczyć. Prosiłabym o zadawanie pytań do mikrofonu. Do takich wniosków doszli niektórzy, ponieważ te dowody absolutnie nie łączą się w żadną spójną całość. Wedle spisu powszechnego większość ludności byli to muzułmanie, a król był Żydem. Tak więc bardzo, bardzo dziwna sytuacja. Dlaczego populacja żydowska miałaby chcieć żydowskiego wezyra? Te źródła są sprzeczne, niespójne. Mam pewne doświadczenie w studiowaniu Talmudu. W Talmudzie wszystko można jakoś ze sobą połączyć i zinterpretować, nadać wszystkiemu sens. W Talmudzie nigdy nie mówimy o tym, że coś jest nieprawdziwe czy nieprawidłowe,
ale czytając te źródła, mamy problem, jeżeli chodzi o fakty. Ponieważ kończy mi się czas, będę szybko zmierzał ku konkluzji, a potem możemy sobie jeszcze porozmawiać. Nie czytałem dzieła Ibn Rushda. Wiem, że pisze on jednak, że mieszka w Persji. Ma wiedzę o Persji. Pisze natomiast, że to, co pisze o innych miejscach, nie zawsze jest bardzo dokładne. I oczywiście tutaj musimy przyznać mu rację. To, co pisze, nie jest zbyt wiarygodne. Inne źródła, które wydają się niezależne od Ibn Rushda, również opisują konwersję. Jednak najważniejsze, Al-Masudi pisze o tym, że nastąpiła masowa migracja Żydów na ziemie chazarskie z Bizancjum z powodu prześladowań. The problem is that except for Niemniej oprócz Al-Masudiego nie mamy żadnych dowodów na takie prześladowania. Jeśli otworzymy podręcznik historii, to zobaczymy, że wszyscy piszą o takich prześladowaniach, ale nie podają źródeł. Zawsze jedynym cytowanym źródłem jest Al-Masudi. Nie mamy źródeł z Bizancjum, pomimo istniejącej bardzo bogatej literatury. Nie mamy dowodów na prześladowania w okresie, który opisuje. Najbardziej wrażliwym problemem jest datowanie. Każdy z autorów podaje inną datę konwersji. Jeśli weźmiemy dane pochodzące od misjonarzy, którzy byli w Chazarii, niemniej nie wspominają o judaizmie, wiele dat jest sprzecznych. Są to daty przed przybyciem misjonarzy. Ogólnie rzecz biorąc, sprzeczne daty nastręczają problemów. Trzecie źródło, o którym chciałbym wspomnieć, to bardzo ciekawa moneta. Jest to fałszywa. Sfabrykowana moneta, moneta muzułmańska, wybita w Królestwie Chazarskim. Jest na niej napis pismem arabskim. Nie ma Boga prócz Boga, szahada, teologia islamska, a jego prorokiem jest Mojżesz. Taka moneta mogła powstać jedynie za sprawą Żyda. Czy jednak jest to dowód na to, że król przeszedł na islam? W tym przypadku sama moneta jest problematyczna. Co roku Chazarowie wybijali, podrabiali monety, tego rodzaju monety. Jeśli władca Chazarów przeszedł na judaizm, to powinien co roku wybijać taką monetę. I byłoby to czymś bardzo ciekawym. Ale mamy tutaj do czynienia tylko z jedną monetą, z jedną datą, co w takim razie wydaje się prawdopodobnie podobne, że to nie król zarządził wybicie tej monety. Żydzi bardzo często byli mincerzami. Bardzo możliwe, że król zatrudnił Żyda do wybijania monet i Żyd zawarł tam nową wersję szahady.
Whether this happened or another reason happened, ale oczywiście jedna moneta nie jest tu żadnym dowodem. Ukazuje jedynie, że cała ta teoria jest częścią pewnej systematycznej ideologii. Co nam więc pozostaje? Mamy bardzo problematyczne źródła. Źródła stojące ze sobą w sprzeczności, nie pasujące do wiedzy, którą posiadamy, i będące częścią na wpół fantastycznego opisu Orientu. Niemal wszystkie te źródła mówią o tym, że Chazarowie żyli nieopodal ziemi Goga i Magoga. Są to dwa narody, o których wspomina tradycja żydowska i Koran. Dwa narody, które żyły w znacznym oddaleniu i były bardzo niebezpieczne. A w Koranie postrzegane są jako narody, które mogą potencjalnie zniszczyć świat. Jest to element mityczny. I w momencie, kiedy mamy wzmiankę o Chazarach w kontekście Goga i Magoga, to można przypuszczać, że jest to część pewnej mitologii. Tak więc jeżeli w momencie, kiedy dana jakaś historia jest, ta historia jest pozbawiona sensu, nie ma dowodów materialnych i sami Żydzi oprócz dwóch listów, które wydają się sfałszowane, nikt też inny nie wspomina o konwersji Chazarów na judaizm. Ta hipoteza wydaje się nieprawdopodobna. Jest prawdopodobnie kolejną przypowieścią, bardzo ciekawą, ale nie historyczną. A co jeżeli chodzi o Żydów polskich? Jeżeli dziś udamy się do Afryki Południowej, odnajdujemy tam około 3 milionów ludzi, którzy mówią w języku Afrikaans. Są to potomkowie osadników z Holandii. Ilu takich osadników przybyło z Niderlandów? Otóż 2000. Dziś rozmnożyli się oni. Jest ich już 3 miliony, jeżeli udamy się do Quebecu w Kanadzie. W jakim języku się tam mówi? Po francusku. Ilu osadników przybyło z Francji do Quebecu? Otóż około 5000. Tylko tylu. Statki były niewielkie, ocean duży. Przybyło 5000 osadników, którzy mnożyli się, mieli dzieci. Ich dzieci miały dzieci, a dziś na terenie Quebecu mamy 6 milionów frankofonów. Jak rozwijają się populacje? Tak jak dług, tak jak długi. Jeżeli pożyczamy pieniądze z banku i nie spłacamy pożyczki, to dług narasta. Płacimy odsetki od odsetek. W Grecji mogą nam o tym opowiedzieć. Długi bardzo szybko narastają, tak samo populacje. Polska była bardzo dobrym miejscem. Były tam korzystne warunki. Żydowskich przybyszów było zaledwie kilka tysięcy, ale przy uwzględnieniu tych korzystnych warunków rozwijali się tak samo jak potomkowie Holendrów w Afryce Południowej, czy też potomkowie Francuzów w Quebecu. Bardzo miło jest
rozważać taką romantyczną historię o konwersji na judaizm, o uchodźcach chazarskich, którzy uciekli do Polski, ale po pierwsze, Żydzi polscy nie mieli nic wspólnego z Chazarami, ani pod względem genetyki, czy języka, czy pod jakimkolwiek innym względem. A sami Chazarowie żyli i umierali jako Chazarowie, wierząc w swego Boga, wyznając swoją religię, nie potrzebowali judaizmu. Niemniej mamy wiele bardzo ciekawych opowieści, historii. Bardzo dziękuję za uwagę. Kiedy pojawiła się ta teoria i dlaczego stała się aż tak atrakcyjna? Otóż nie była to teoria, była to opowieść. Nikt nie lubi teorii. Nikt nie czyta dla przyjemności Marksa, ale przypowieści, opowieści są czymś bardzo miłym i przyjemnym. Arabowie nienawidzili Chazarów. Byli okrutni, gwałtowni, nie lubili też Żydów, tak więc stąd zwali Chazarów brudnymi Żydami. Była to kolejna obelga. Bardzo łatwo tutaj prześledzić, jak dalej rozwijała się ta historia. Istnieje cała duża literatura o średniowiecznym poecie żydowskim na ziemiach niemieckich, który pisał wspaniałą poezję po niemiecku. Ale dlaczego Żyd miałby pisać po niemiecku? Otóż co się okazało? Mamy poemat, w którym pisze: jestem Żydem, który idzie z miasta do miasta. Nie był to Żyd. Nie był to wędrowny Żyd, był to poeta. A poeta oczywiście może napisać coś takiego, tak samo jak może powiedzieć: jestem smutnym ptakiem krzyczącym w nocy. To oznacza jedynie, że to jest metafora. Arabowie, którzy nienawidzili Chazarów i nie lubili Żydów, był to epitet, który należało jakoś uzasadnić. Dlaczego Chazarowie to Żydzi? Powstała właśnie taka historia, takie wytłumaczenie, że nie urodzili się Żydami, to musieli przejść na judaizm. W jaki sposób doszło do konwersji? Żydzi uwielbiali tę historię, podobało im się to, że naród, który porównywał judaizm do innych religii, w tej przypowieści wybierał judaizm jako najlepszą wiarę. Mamy podobną historię na Rusi, również dotyczącą wyboru religii. Kniaz, car, czy też wódz zebrał przedstawicieli różnych wyznań. Muzułmanin zaprezentował islam, a następnie zadał kluczowe pytanie: jeśli jesteśmy muzułmanami, kniaz zadał pytanie, czy muzułmanie mogą pić, spożywać alkohol, więc kniaz powiedział: nie, 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 w takim razie nie przyjmiemy islamu. Następnie zapytał Żydów: jeśli wasza religia jest prawdziwa, to dlaczego jesteście tacy ubodzy? Gdyby Chazarowie przeszli na judaizm, to akurat na to pytanie można by było udzielić ciekawej odpowiedzi. Żydzi zaczęli odpowiadać: no, jesteśmy ubodzy, ponieważ zgrzeszyliśmy, zniszczono świątynię. W tym momencie kniaz powiedział: dobrze, wybieramy chrześcijaństwo. Tak więc mamy te wyimaginowane opowieści o tym, w jaki sposób wybrane zostało dane wyznanie. Ale oczywiście nie ma to przełożenia na rzeczywistość.
I may need some translation help, so. First of all, I'd like to thank you, Professor, for that note of optimism. Given the level of Polish debt on what you said about Poland, if we if population grows that way, then Poland might rival China. You have skipped over the caveats, and I would like to hear more on that. And I have two more questions. I have come across Jews in the Caucasus, extremely beautiful women, and Jews in Uzbekistan. Can it be the case that Jews made it to Uzbekistan by way of Khazaria? Okay. Jeżeli chodzi o Karaimów, jest to dużo bardziej złożony problem. Karaimowie, Karaici nie przejmują konwertytów. Ta historia nie przystaje ani do Żydów, ani do Karaimów. Ci, którzy spisali tę opowieść, znali różnice pomiędzy rabanitami i karaitami, a nigdy o tym nie wspominają. Jeżeli chodzi o Żydów w Uzbekistanie i ogólnie na Kaukazie, oczywiście można dopuścić taką możliwość. Ciężko jest zaprzeczyć, niemniej nie ma żadnych dowodów, że ci Żydzi w tych krajach są potomkami Chazarów. O ile dobrze wiem, dowody genetyczne łączą ich z innymi historycznymi populacjami żydowskimi. Nie jest to ludność turecka, która tutaj akurat byłaby bardzo odrębna. Żydzi gruzińscy na Kaukazie nie wykazują jakiejkolwiek naleciałości tureckich, czy to w języku, czy jeżeli chodzi o imiona. Tak więc nie wydaje mi się, aby Żydzi w tych krajach pochodzili od Chazarów. Były próby udowodnienia, że Czuwaszowie, ludność turecka, byli to potomkowie Chazarów, którzy się islamizowali. I pewni badacze szukali śladów hebrajskiego w języku tego ludu, ale nie jest to przekonujące. I oczywiście nie rozwiązuje to wszystkich pozostałych problemów dotyczących konwersji, o których mówiłem. Tak jak powiedziałem, Karaici nie przyjmują konwertytów. Tak więc nie ma takiej możliwości, aby Karaici to oczywiście Żydzi. Może przyjechałbym z kolejnym wykładem o Karaimach. Karaimowie, czy też Karaici są grupą, która uznaje Biblię, ale nie Talmud. Grupa ta być może, prawdopodobnie miała się początki wśród Żydów irackich i do dziś dnia utrzymują własną tożsamość. Niemniej jest to grupa wywodząca się ze społeczności żydowskiej, która zachowała odrębność aż po dziś dzień. To też okres około 14 wieków. Może troszeczkę mniej, ale przez cały ten czas zachowali swoją tożsamość. Karaici to Żydzi. Nie lubią o tym mówić, ale rozumiem ich, ale tak jest.
Chciałbym zadać osobiste pytanie, mianowicie, czy możliwe jest, że niektórzy pewni Chazarowie przybyli wraz z Tatarami, którzy najechali Polskę na około XII-XIV wieku. Mój dziadek miał na nazwisko Chazari. I przypowieść rodzinna mówi o tym, że był jednym z tych Tatarów, którzy najechali Polskę i być może prawdopodobnie został on tutaj jakoś aresztowany i osadzony. Uwięziony. Prawie wszystko jest możliwe. Nie mamy żadnych dowodów. Żadnych źródeł o żydowskich Chazarach po roku 1000, po upadku Królestwa Chazarskiego i wymordowaniu większości chazarskich wojowników. Bardzo trudno wyobrazić sobie, jak mogliby utrzymać jakiekolwiek życie, czy też tożsamość żydowską. W ogóle nie byli oni wcześniej Żydami. Tak myślę, że nie ma raczej takiej możliwości. Oczywiście nie mogę temu zaprzeczyć. Po prostu nie mamy nic na potwierdzenie tej hipotezy. Mogę jednak powiedzieć, że jeżeli faktycznie tak było, raczej tutaj zalecałbym pozostanie w Polsce, aniżeli powrót do Chazarii. Tutaj na pewno jest lepiej. Mam takie wrażenie, słuchając pana wykładu, który był bardzo ciekawy, że tak naprawdę nic nie wiemy o Chazarach. Wszystko to tylko przypuszczenia, jeżeli chodzi o etniczność, religię, styl życia. Przypuszczamy, zakładamy, że to była to ludność turecka, wyznająca islam, że byli to pasterze, nomadzi. Czy zetknął się pan z pracami Artamonowa czy Guminowa, badaczy uczonych rosyjskich, którzy zajmują zgoła inne stanowisko? Mówią, że tutaj grupy etniczne mieszały się na tych terenach, ponieważ tereny te przemierzane były przez plemiona. Kolejna rzecz, pytanie o tryb życia, o kulturę Chazarów. Co charakterystyczne, to to, że mieli ścisłe związki z rzeką, a ich stolica Itil znajdowała się na brzegu rzeki. Oczywiście byli też wojownikami, ale przede wszystkim byli rolnikami, uprawiali ziemię. Nie mamy tutaj wzmianek o tym, że byli to pasterze. Ponadto po powstaniu musiały być migracje. Jest pewne przypuszczenie ze strony tych badaczy rosyjskich, że ta inna grupa to byli właśnie pasterze. Brak dowodów na istnienie judeo-chazarskiego kaganatu. Większość z tego, co pan powiedział, to oczywiście prawidłowe informacje. Oczywiście nie wiemy do końca, czy Chazarowie była to ludność turecka. Guminow, nie wiem, czy to jest poważny badacz. Artamanow, owszem, pomimo tego, że Artamanow nie napisał tego, co myślał faktycznie, ponieważ bał się Stalina, oczywiście nie bez powodu.
I know. But even the second there are two editions. Są dwa wydania, ale także w tym drugim wciąż się bał. Tak więc trudno jest tutaj określić, co dokładnie myślał Artamanow na temat Chazarów. Takie były po prostu czasy. But so I don't want to say if I said too much about the Khazars, then tak więc jeżeli dużo powiedziałam o Chazarów, to też spekulacje. Wiemy bardzo niewiele. Jeżeli byli to rolnicy i rybacy, to ciężko zrozumieć, w jaki sposób stworzyli tak potężną armię, która była w stanie pokonać Arabów. Implikuje to pewien system organizacji. Są pewne hipotezy, że żołnierze to byli, był to wojska najemne. Arabowie jednak tego nie potwierdzają, piszą oni o Chazarach i odróżniają ich od Alanów i innych grup etnicznych. Nie jest to moja domena, to tutaj jest zbyt wiele spekulacji, jeżeli chodzi o te informacje. Ja jedynie chcę powiedzieć, że dowody na konwersję są bardzo problematyczne, ponieważ ogólnie w tych czasach powstawało wiele fantastycznych opowieści. Istniejące źródła prawdopodobnie należałoby sklasyfikować jako opowieści fantastyczne. Muszę wyznać tutaj swoje grzechy. Napisałem bardzo długi artykuł na temat z wieloma przypisami. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to chętnie przekażę Państwu link. Mamy bardzo ograniczony materiał i bardzo dziwnie brzmiałoby twierdzenie, że pomimo tego, że wiemy bardzo niewiele o Chazarach, ale wiemy, że byli to Żydzi. Pardon? Ja. Niestety trudno słyszalne pytanie, ponieważ brak mikrofonu. Możliwe, że Żydzi. Żydzi prawdopodobnie cieszyliby się z wieści konwersji. Dowodziłoby to, że ich religia jest czymś atrakcyjnym. Byłoby to dobre niejako dla ich postrzegania. Tak więc dlaczego w Bizancjum w ogóle nie wspomina się o fakcie konwersji? Dlaczego nie występuje w źródłach odniesienie do żydowskości Chazarów? Taka wzmianka byłaby czymś ważnym dla państwa chrześcijańskiego. Bardzo proszę o podawanie mikrofonu zadającym pytanie. They were killed. They were overpowered. Many tribes disappeared. Wiele plemion znikało, organizowało się. El-Haik, o którego artykule pan wspomniał, mówi, dodaje jeszcze coś ciekawego w kwestii wzrostu demograficznego. Jeśli mogę zacytować, jednym z problemów hipotezy nadreńskiej jest to, w jaki sposób wytłumaczona jest wzrost populacji żydowskiej w Europie od 50 tysięcy w średniowieczu, aż po niemal milion w XVIII wieku. I 8 milionów dziś.
in order of magnitude. No, 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 not, not 2%, 2 per mil. Yeah. May, okay, thank you. It's percent, that's very high, okay. It does, it does. Nie 2%, ale 2 promile. Ale liczby te zbiegają się z tymi, które pan cytuje, niemniej okoliczności nie. Jeżeli mogę jeszcze zacytować jedno zdanie tego tłumaczenia. One order of magnitude larger than that of Eastern European non-Jews in the 15th to 17th centuries. Prior to the industrial revolution. Ten wzrost populacji żydowskiej nie może być produktem naturalnego wzrostu demograficznego, zwłaszcza, że Żydzi podlegali wielu restrykcjom gospodarczym, padali ofiarą pogromów, epidemii, byli zmuszani do konwersji, byli prześladowani, porywani, gwałceni, gromieni. W takich warunkach nie mogłoby dojść do tak ogromnego wzrostu demograficznego populacji żydowskiej w Europie Wschodniej. Może to może go tłumaczyć tylko cud. Tak więc należałoby zauważyć, że te przykłady, które pan podał z Afryki Południowej i Quebecu, wiążą się z zupełnie innym kontekstem. Nie ma racji. Elchaik nie ma racji. Muszę powiedzieć, być może jest to osobiste, ale nie podoba mi się to, co pisze. Część tych tez to po prostu błędy. Czarna śmierć nie sięgnęła Europy Wschodniej. Była przenoszona przez wszy i szczury z Włoch aż do Niemiec i zatrzymała się w Bohemii, na ziemiach czeskich i z pewnością nie rozprzestrzeniła się do Polski. Jest to fakt, tak więc Elchaik popełnia tu błąd. Po drugie, jeżeli chodzi o asymilację, nie było to powszechne zjawisko na ziemiach polskich aż do późniejszych czasów. Tak więc są to błędy. Nie podoba mi się również opis warunków, w jakich Żydzi polscy, jako prześladowania, morderstwa, porwania i tak dalej. To po prostu nieprawda. Były oczywiście instancje przemocy w Polsce, ale były one raczej wyjątkiem niż regułą. Dla Żydów Polska była krajem praworządnym, w którym mieli oni jasne prawa i podlegali jasnym ograniczeniom. Niemniej nie był to kraj przypadkowej przemocy. Czasami ktoś generalizuje na podstawie kilku odosobnionych przypadków. Polska była bezpieczna dla Żydów. Porównanie, które przeprowadza między Żydami w Polsce a ogólną populacją też nastręcza tutaj kłopotów. Czym zajmowało się 90% ludności Polski? Byli to chłopi. Zajmowali się rolnictwem. Odsetek śmiertelności dzieci wśród chłopów polskich był bardzo wysoki. To jest temat na osobny wykład. W rodzinie chłopskiej
Trudno było wykarmić dziecko, gdy matka pracowała w polu. Bierze się miskę mleka czy kaszy, wkłada się tam szmatkę i tym sposobem karmi się dziecko. W ten sposób dziecko otrzymuje jedzenie, żywność, ale także wszystkie bakterie. Tak więc śmiertelność dziecięca wśród chłopów wynosiła prawie 50%. W pierwszych 10 latach życia to absolutnie wstrząsające. Tymczasem Żydzi wykonywali bardzo różne zawody, ale nie byli rolnikami, nie pracowali w polu. Kobiety żydowskie mogły karmić dzieci piersią przez dużo, dużo dłużej niż chłopki, ponieważ nie musiały pracować na roli. I tutaj, co ciekawe, liczba urodzeń wśród Żydów, odsetek urodzeń prawdopodobnie był niższy niż w ogólnej populacji. Matka, która karmi piersią, nie może mieć wielu dzieci, ale te, które ma, są w stanie przetrwać. Nie można więc porównać chłopów pracujących na roli z ludnością, która raczej zajmuje się handlem i rzemiosłem. Po prostu nie jest takie porównanie nie jest uzasadnione. Prawdopodobne jest zatem, że populacja żydowska po prostu rozmnażała się. Dzieci przeżywały. Jeśli przyjmiemy, że Aszkenazyjczycy przyszli z Chazarii, to pojawia się szereg problemów. Ziemie chazarskie są bardzo odległe. No, ta migracja to jest niemożliwe. Życie jest prostsze. Ludzie mają dzieci, które dorastają. Tutaj prawdopodobnie zarysowuje się temat kolejnego wykładu. Profesor Stampfer jest również badaczem demografii, autorem licznych opracowań na temat demografii Żydów polskich. Widzę tutaj duże zainteresowanie, tak więc być może moglibyśmy zorganizować kolejny wykład. Tak więc zostawię w muzeum swoją szczoteczkę do zębów. Bardzo dziękujemy za wykład i bardzo dziękujemy też za ciekawą dyskusję. Dziękuję bardzo.